Na osiedlu Miodowa Jar powstał kolejny blok komunalny. Do 15 mieszkań wkrótce wprowadzą się lokatorzy. To już szósty nowy budynek wielorodzinny powstały w tej części miasta. Docelowo ma ich być 13. W bloku, którego budowa właśnie się zakończyła, jest 11 mieszkań dwupokojowych oraz 4 jednopokojowe o powierzchni od 29 do 42 metrów kwadratowych. Aneksy kuchenne oraz łazienki są już częściowo wyposażone w najważniejsze sprzęty. Ważną informacją jest, że w przyszłym roku kolejny budynek jest przeznaczony do rozbiórki i do budowy nowego budynku. To ten budynek, który tutaj jest za oknem, a więc mamy już środki w budżecie zarezerwowane, blisko 2 miliony złotych właśnie na kolejny etap, który będzie, no jeśli dobrze wszystko pójdzie, nawet w tym roku będziemy mogli ogłosić postępowanie przetargowe, natomiast w przyszłym roku będzie on zrealizowany. Realizacja 6 bloków na osiedlu Miodowa Jar kosztowała już ponad 7 milionów złotych. W sumie do tej pory powstało tam 78 mieszkań.